arms, my legs! Each lies a bloody ruin! Co tu się dzieje? Bale! Vile Bale! Oh, terror incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall know fear! Okej, czyli ktoś tutaj miał problem z drugim NPC-tem. Czyli tutaj się szykuje jakieś... To jest Trollier. Tu mamy... Reje i rogatego przybysza. Moore i pan Asbach, czyli to nie jest NPC, którego spotkaliśmy. Dobra, już tak myślałem. Bo nie pamiętam oczywiście imion. Czy mogę mu jakoś pomóc? Ciekawe, czy mogę mu jakoś pomóc, naprawdę. Mogę mu dać butelkę szkarłatnych łez, albo nie wiem. Błogosławieństwo Mikeli by tutaj pasowało. Bo też leczy przede wszystkim wszelkie dolegliwości. Ja mam wrażenie, że muszę tutaj coś zrobić, ale oczywiście tego nie mam. Jeden Ash of War miało być ich masy przecież. No chyba, że wliczamy tutaj jakieś bronie, nie? Do znalezienia. Bo tych broni jest naprawdę masa, z tego co widziałem. Dobra. Okej. Jest w stanie mnie zaklikać niestety. Sobie zapomniałem, że mogę też się blokować tą tarczą, no trudno. W ogóle zmienimy sobie ten amulet na coś bardziej sensownego. Moje ulubione ataki z wyskoku. Nie wiem, może przed nami coś jeszcze znajdziemy. Gdzie jestem na mapie w tym momencie? Idę tym... kanionem takim śmiesznym. Oho, to okej, o niego chodziło, spoko. To jest postać NPC. Fajny masz mieczar. Jeszcze krwawienie na koniec weszło. Fajną miał broń, nie? Czyli teraz rozumiem, że muszę się do niego wrócić. Czy nie o to chodziło? Czekajcie, w ogóle znaczniki gracza, to pewnie mnie ostrzegali przed tym gościem. Aha, słaby wróg, okej. Czyli to nie tylko... Już miałem się chełpić. Ale łatwy. A on po prostu był słaby. Ale serio, on mi nawet obrażenie zadał. No hita tutaj zrobiłem totalnego, nie? Powiesz coś ciekawego? Czy to nie o niego chodziło? Pewnie nie o niego, bo on miał na imię Bale. Okej, no sorry. Bale nie jest NPC. Aha, dobra. Bo już się domyślam, kim on jest. Masz na myśli bossa, mam nadzieję. Dobra, Jezu. Jak zwykle pewnie połowę dio... Co tu się kurde dzieje? A nie, dobra, my tam byliśmy. Jezu, jak to z góry tutaj z tej perspektywy wygląda? Boże, to DLC piękny. Jest piękny DLC, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Co jak co, ale wizualnie się tutaj fest postarali. Podstawka Elden Ringa może tutaj posysać totalnie. Zwłaszcza Lingrave, pierwsza lokacja. To tak strasznie posysa, nie jest brzydka, ale jakoś tak była strasznie blada. Elden Ring właśnie te początkowe obszary mi się wydawały bardziej kolorowe. Okej. Okay.
giga boss trudny, to akurat nic nowego dla mnie, stary, bo wszystkie bossy solowe są tutaj trudne, nie potrafią cię na dwa szoty zrobić. I tu widzę mamy. Ou. Czyżby mam się bać? Czy tak średnio? A nie! Zamknięte przejście, Jezu. Tak sobie myślę, kurde, tak nie powinna wyglądać mgła. O! The fuck? Może się lokacja nie doczytała. Mniejsza. Smocza jawa. Czyli on był strażnikiem tej jamy. I ten Bale może być tutaj, rozumiem. Ewentualnie gdzieś indziej jeszcze. Zobaczymy. Dobra, skradankowo, nie bądźmy głupi. Okej, to jest szkielet. Tą jeszcze mechanikę pamiętam. Jest tam ktoś jeszcze? Nie. Najgorsze obrażenia robię, nie? No. Super. Fajna jest ta katana, powiem wam. Bardzo fajnie się nią walczy. Ma prosty moveset. Ojojoj. A jednocześnie szybki, nie? I mocny przede wszystkim. Katany jak gdyby miały nieco słabszy damage niż... no. Niż... typowe bronie pod strength. Ale oczywiście nadrabiały krwawienie, więc to też jest jednak zależność. No i... jak kombinowałeś z mrozem i ogniem, to naprawdę byłeś w stanie też wycisnąć spory damage. Okej. Okay. Muszę uważać. Okej. Okay. Uważamy, uważamy. Łatwo. Dobra, sprawnie mi to idzie. Zmienisz swoją obecną broń. Okej. Okay. Na to liczę, szczerze mówiąc, bo ja chcę... Dostajemy masę odłamków, ulepszeń w tym DLC-ku. I wręcz mnie bardzo zachęcasz. Trzeba będzie zdecydowanie zrobić kiedyś... replaya z Elden Ringiem, jak skończę DLC. I jakimś innym buildem przejść to DLC. Czy właśnie generalnie mocno pod zręczność i pobawić się tymi ostrzami trzymanymi do tyłu, nie? Czy jak coś tam fachowo nazywa. Z tego co widziałem też mają bardzo fajne movesety. Ja na zasadzie polubiłem granie bez tarczy w Soulsach. Okej, okay, backstaba jestem w stanie mu zrobić. Okej, okay, dobra. Uważamy, uważamy. Okej, okay, dobra, uważamy. Okej. Okay. Jakim cudem nie byłem... Ale patrzcie, kurde, dwa ciosy mu zadałem. I nie padł na... Pomimo, że miał zerowy pasek zdrowia, czajecie paset? Większość broni z DLC totalnie z siebie jest agrywalna, bo nie ma damage. Nie wiem, muszę to przetestować. Ale to było smutne, nie? Miał zerowy pasek zdrowia. I go nie zrobiło, nie? Więc nie, to nie był raczej mój skill issue tym razem. Zwrotę mogłem się oddalić i pójść sobie w cholerę, pewnie tam był boss dalej. No pięknie. Przetrafić nie mogę chyba. No, trudno się mówić. Dobrze, że w sumie zginąłem. Kamień Kowalski pierwszego poziomu, ale 6 razy. Dobra, dobra, zlecam honor. Już miałem opieprzyć grę za to, że tak się za mną bawi. Tak ze skoku. No właśnie, ja też właśnie to pisze Tadashi, się zgadzam z tym,
bo w Gothicu na przykład jednoręczne bronie też miały mniejszy damage, ale były szybsze. I w porównaniu do takiego... aha, ja się wracam. Do takiego two-handa w Gothicu 2, to jednak jedna ręka lepiej ci wychodziła, bo jednak byłeś w stanie więcej ciosów zadać, nie? Było się często w stanie zaspamić takiego przeciwnika. I walka się szybciej kończyła i było bardziej... Jakby bardziej się namachałeś, było to bardziej satysfakcjonujące. Oczywiście w moim odczuciu, nie? Ja tam nie twierdzę, że two-handy są słabe. Ale na przykład też tutaj będzie dużo broni właśnie takich pod zręczność, co mają dużo kombosów i tak dalej. To nawet jeśli będą miały też mniejszy damage, co nie zmienia faktu, że gameplay powinien być przyjemny. Okej. Okay. Już miałem przed oczami swoją śmierć. Super. Jednoręczne bronie OP, dokładnie. Tak samo będę ogrywać Archolos pod jedną rękę, nie? To wam obiecuję. Dobra, i tutaj uważamy. Uważaj na prawo, właśnie. Dobrze, że zauważyłem. Jak usłyszałem z prawej strony, że coś tam wierci. Niczym miał w nocy do zdjęć catching, ale to o tym się nie mówi głośno. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten nie musi wiedzieć. Dzień dobry panu. Pięknie. Dobra, po kolei wybijać. Tam ci się jeszcze nie zorientowali. Okej. Super. Super, super, super. Dobra, to już lepiej mi poszło, co? Czyżby tam był boss? Dobra, na razie się odsuwam. Na bossach to po prostu spamisz atakami, więc wiesz, to też nie jest taka straszna rzecz. Jezu, to tak ciemno. Wow! Już jest stary znajomy. A, on teraz zrobił charge. On dużo AOE ataków takich wali właśnie po takich pułapek. Dobra. Dobra, uda mi się zaatakować go. Tylko czuły punkt. Fajnie by było móc go sieknąć. No, oczywiście musi mieć masę. Okej. Okay. Damage'a. Znaczy masa HP, przepraszam. Damage'a to swoją drogą, a to już się przyzwyczajamy, że każdy boss mnie ma na dwa szoty. Czy jakiś potężniejszy przeciwnik. Było głupota z mojej strony? Właśnie. Mhm. Robi dwie szarże pod rząd przeważnie. Dobra, połowa HP zbij, ta więc... Wolałbym nie popełnić błędu i zginąć znowu. Znowu robi szarże, pierdzielą. Dobra, nie tym razem. Za siebie często strzela. Ogonem jeszcze mnie nie zabił czymś. Ajajajajaj.
Jezu, myślałem, że spadłem. Dobra, idziemy tam do niego. Nie najgorzej wyszło, dobra, spoko. Time out, time out. Gdzie jak? Co? Gdzie ja spadłem? O! O! Ja to mogłem normalnie to zobaczyć? Gdzie ja kurde jestem? Nie wiem. Aha! Dobra. To było dziwne. Okej, okay, a ten, tutaj był kusznik. Dobra, już kojarzę. Dobra, dobra. Jeśli mi teraz nie zleciał na głowę, to jest dobrze. Okej, okay, ja tędy muszę iść. Spoko. No, to jest jednak upierdliwe dosyć, że każdy boss jest w stanie mnie tak wbić. Pomimo, że całą grę się inwestowało w HP. Tu przy okazji mamy jakiś przedmiot. Dzień dobry. No i właśnie, kurde, nawet mnie nie teraz tą... Znaczy... Coś tam mnie capnął, ale... Ajajaj, chciałem zrolować. I to jest bolesne, kurde. Ma za dużo HP zwyczajnie, moim zdaniem. No i jeszcze ten... kopia bossa, nie? Reskin. Znaczy nie tyle reskin, co po prostu kopiuj w klej. Kiedy ja mu zrobię boiza? Znaczy, no. Kiedy go zbiję z boiza. A, jeszcze takie przyciągnięcie robi skurczysyn. Okej, znowu szarsza, muszę uważać, bo już ma mało tych, zwyczajnie. To jest taki kurde... Ja nie powinienem walczyć z tym bossem w tym momencie. Powinienem w tym momencie męczyć się z nowym jakimś przeciwnikiem, czy tym Bane'em właśnie, wspomnianym. No, dziękuję, Jezu, gro. Tutaj From Software naprawdę mnie zawiódł i to fest. Jeszcze przeżył. No nie wierzę, że on miał... Nie, no naprawdę, jaja sobie robicie. Znowu na to wpadłem. Już jakiś przedmiot leży, ale jestem bardzo niepocieszony w tym momencie. Bo ja w tym momencie męczę się z bossem, z którym już się męczyłem w ramach podstawki. Okej. Okay. Jeszcze mnie zabiję. Zaraz. No naprawdę. Jeszcze dali dziurę w tej lokacji. Tylko po to, żeby spaść na przeciwników. Jaka jest nagroda za zabicie tego bossa z Smoczajama? A to jest takie głupie. Już nawet nie chodzi o to, że zginąłem. Sam fakt, że zginąłem, to już nikogo nie dziwi. Ale... No kurde, reskin bossa. Poważnie. Ja kupuję DLC po to, żeby zagrać w nową zawartość. Czasem dostaję przeciwnika, z którym już miałem problemy w podstawce parę razy. Który był bossem, mini bossem chyba co najmniej dwa razy, trzy razy. A tutaj takie kurde jaja są. Dobra, ja to wszystko przebiegam, bo to nie ma sensu. Ja lecę prosto do tej dziupli, pierdzielę to wszystko. Kurde, nie będę marnować czasu na coś, co zostało przekopiowane. Co my tu mamy? Będą tam szli? Zobaczymy zaraz. Kurde, nie gadajcie. A ja mam tu skoczyć, dobra. Mam nadzieję przynajmniej. Śmierć nie stoi na drodze. Spróbuj tego. Czyli tak mam być, okej. Okay. Spróbujmy jeszcze tutaj się przebiec jakoś może. To jest nieuniknione. Cały czas stosuję nowe bronie, jak mi nie wychodzi na bossie, to biorę miecz Malekita. No i bardzo kurde dobrze gra, jak... Jak coś ci nie idzie z jakąś nową, poznaną bronią, no to po prostu lecisz tym, co jest ci znane, nie? Tak samo ja na przykład Relany będę brać mojego Claymore'a.
Dobra, ginę. Do jaja chyba, nie? O kurwa. Aha, dobra. Jest tu ciemno troszeczkę. Nie o to mi chodziło. Dobra, lecimy. Okej. To jest ten sam przeciwnik co wcześniej. A, był szybszy teraz. Okej, rozkojarzony jestem, sorry. No serio. Oj, 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 dobra. To był niebezpieczny atak, trzeba przyznać. Dobra, jest backstab. Aha, on się leczy, dupek. Aha. Kurde, czemu ja skoczyłem na niego? Okej, czy on był mocniej... On jest mocniejszą wersją jakby. Ma ataki dystansowe. Mhm. Bo wtedy, wiesz co, buff mi znika. Patrz na to. Nie ma ikonki wtedy. A starczy nie korzystam, bo ona nie ma 100% absorpcji obrażenia. Ja wolę albo uniknąć. Tak jak teraz, kurde. Jezus, mi za słabo leży. Dobra, pijemy zawsze przed chmurą, a ja zawsze, kurde, zapominam o tym. Jezu. Najszybsza walka ever, nie? Ale Boże drogi. Czemu znowu mam z tym samym przeciwnikiem w ogóle walczyć? Chyba, że to jest jakaś druga faza, nie? Dobra, lecimy z tym koksem. Aj, kurde, co ja robię? Naprawdę, to widać po mnie, że nie miałem pada w rękach. Bo ja na takich głupich atakach bym nie zginął aż tak szybko. Ja pierdolę. O Jezu. Już się boję, co będzie, jak skończę DLC i wrócę do Deathless'a mojego. Dobra. Aj kurde, czemu ja kurde... Aha, bo miałem... Nie oburącz. Pięknie, weszła w krwawka. Dobra, normalnie takim warto się... Aha, oburącz wziąłem i już jest po buffie. Okej. Aha, myślałem, że go wybiję z tego. No, tak, skilla napada przez dłuższy czas. Dzięki, dzięki Najteko. Ale kurde, sami widzicie, że kurde jest wyskok przy przeciwniku. Próbuję jednocześnie zmienić tarczę, jednocześnie robię wyskok, nie? Jeszcze inne gry do tego mi się mieszają. Dobra, ja tą meduzę zapierdzielę generalnie. Może magią będę go próbować, ale kurde, znowu magia jest u mnie słaba. Kometą się nie bawię, ani żadnych pupów nie podniosłem. Dobra, zobaczymy. W ogóle jestem ciekaw. Aha, teraz zrobił... Okej, on... Aha. Aha, dobra, nie bawimy się. Co to było? Dobra. Uważamy. Co on robi? Aha, dobra, on z bliska potrafi. Jezu, jego jeszcze nie zrastałem w ogóle w tej walce. Mhm. Jak sobie jego broń? Jest fajna. Bardzo mi się podoba wygląd. Okej, sprintem.
Kurde, jesteś. A tacy są bossowie właśnie w tej grze, że są w stanie cię gasić dosyć szybko. Krwawienie nie weszło. Nie mam żadnych buffów na krwawienie, żadnych talizmanów. To jest też dobre. Ajajaj. Dobra, trudno. Dobra, zacząłem łapać, o co chodzi. Powinienem bombą go jakoś rzucić, żeby mu zbić chyba. A, chciałem go zajść od tyłu. Okej, dupek już się nie leczy. Dobra. Dobra, jest nieźle. Na spokojnie, moi drodzy. Ajajaj, brakło mi zasięgu. GG. Wieczory, jakim jest nocna kometa, której nikt nie widzi, prócz samego gracza, więc bot nie będzie jej unikał i to jest mocno OP, ale nie ma tak łatwo, grasz bez summonów, albo nie jesteś godnym graczem. Czekaj, czekaj, to jest samo, czy o co chodzi? Znam ten miecz, co chciałem chyba. Wielka katana. Łowcy smoków. Bo oczywiście nie mam zręczności do niej. Okej, moveset jest ten sam. Jaka ona ma właściwości w ogóle? Przeczytajmy sobie jej opis. Broń niebezpieczna dla smoków. Unikalna niedościęcie smoczej rany. To jest chyba to, co on robił, nie? Tak, dobra. To jest w sumie ciekawa sprawa, jeśli chcesz się bawić w dystans. Ale nie, ja się nie będę dystansować. Chcę otworzyć te drzwi. Ojej, ja się naprawdę muszę rozkryć na tym DLC, bo realnie takiej nie porobię w życiu. Okej, czyli to jest kolejna lokacja. Na mapie jestem tutaj, więc nic nie widzę. Na plus 10 1050 damage'a, tak? Super. Tylko, że problem jest taki, że nie mam zręczności do niej. A to najwyżej się podleveluje. Run władcy. Ile dostanę? Okej, chyba trochę za dużo, ale... Pominam, że to jest Elden Ring i pod Y'em się wszystko akceptuje. Nie odpoczynek, tylko rozwój postaci. Lecimy. Zrówko nie. Siła. Zręczność. A! Dobra, nie jest tak źle z tą zręcznością, ja tak jak myślałem. To co, ulepszamy ją i się bawimy? Tylko, że niestety tutaj nie ma w ogóle skalowania z intem. I szkoda mi ją tą broń zmieniać, dobra. Później może się pobawimy. Później się pobawimy. I powiedzcie mi, gdzie ja kurde jestem. Dnóże wyszczerbionego szczytu. Okej. I rozumiem, że to jest całkowicie poboczny content. Chyba, że o czymś nie wiem. To jest content związany z jakimś questem, tak? Ja pierdziele, jestem pod wrażeniem. O nie. No, chyba was coś boli. Trzy smoki, cztery smoki. Oh, fuck. Poboczny content, okej. Widzę po trzech, czterech smokach nawet. A nie. Dobra, nie jest tak źle. Chyba, że one się obudzą zaraz, zobaczymy. Tamten na środku na pewno. Kolejny boss fight, ale dobra, spróbujmy go. Jednego smoka pokonałem ostatnio, przed moją przerwą. Myślę, że się rozgrzałem odpowiednio na tym. Aha. A
Ajajaj. Przynajmniej duży obszar tutaj jest, nie? Coś z drugiej strony byłoby bez sensu trochę. Jak z tą jaszczurką, kurde, wcześniejszą. Okej. O! Zasięg ten katany naprawdę czasami daje czadu. Aha. Kurde, nie trafiłem go. A nieźle. Te najgorsze obrażenia mu zadaje. Dobra. Co on robi? Dobra, nieźle. Aha, on się zbufował chyba. Super, wykorzystajmy to. Super. O Jezu. No, czemu mi się zaciął o kamień jakimś cudem? Dobra, jest. Ja teraz szarże robi, nie? Teraz sam zgłupiał. Mówca to jest bardzo podobne generalnie. Tutaj z patrona Złotego Drzewa chyba, czy jak on się nazywał. Tutaj Sentinela był ten atak elektryczny przed wejściem do Lyndale. Wzięty. Strzelasz? Jezu, jakie lagi. GG. Nic nowego dla mnie, moi drodzy, akurat. Ze smoka ja też miałem swoje przeboje. Chociaż fajnie by było, jakbym dla kontentu zginął. Nie wiem co smoczych łusek. Nie wiem co smoczych łusek, ale jaja, nowy przedmiot jakiś. Dla mnie, przynajmniej. Kosztem stopniowej utraty peżet. O. I wszystko mi zwiększa, ale tracę peżet przez pewien czas. To można przetestować w sumie na Renale. Ale beka. Jeszcze mnie to zabije normalnie. Widzicie? Smok nie dał rady mnie zabić. To takie gówno mnie zabija. Nie mam pytań. Dajcie mi jakieś kurde te łaski, miejsca łaski. Atakujesz mnie? Nie, okej. Ktoś tam jest? Nie, to jest posąg. Szkoda. Oho, coś tam było chyba. Nie wiem, czy słyszeliście. Oho. Co to kurwa ma być? Ja się to na to nie pisałem. Ja się na to kurde nie pisałem. Książka z przepisami Igona. Jakieś nowe schematy, z których nie tak nie skorzystam pewne, pewno. Chyba, że nie wiem, jakieś fajne buffy czy coś, to jeszcze spróbujemy może ogarnąć. 2060, wiesz? Ostatnio procesor zmieniałem. A procesor, znaczy, a karta graficzna to jest 2060 bez super. Po prostu, na dwa pentylatory. 6 giga RAMu. Znaczy VRAMu, przepraszam. I powiem ci, że daje radę, na takiego Elden Ringa to jest aż nadto. Okej, tu jest NPC jakiś.
Okej, zobaczmy sobie. Komunia z Bailem. Rytuał spoczej komunii. Okej. Tu jest kontynuacja tego questa najwyraźniej. Warrior true. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon. It would be the purest form. The fullest sating of your hunt and your consummation as a dragon. Rozumiem, że muszę w ramach tego questa pójść dalej, tak? Yes. As it should be. Now, seek the Jagged Peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons, Lampbow Warrior. Follow your desire, devour its throbbing heart. I will grant you the strength required in the name of my lord, Placidusax. Warrior true, in a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a becoming a sworn enemy. Since that day, Bale and Landbound Warrior. Placidusax jest boss podstawki, ukryty boss zresztą. Dobra, pytaliście mnie o ustawienia moje graficzne. Ja mam ustawione na średnie bodajże, bo nie ma sensu. I normalnie jestem w stanie grać w rozdzielczości 2K w QHD. Aczkolwiek po co, skoro standardowe mam. Aha, rozmycie ruchu wyłączyłem, jakość odbić i powierzchni wody, żeby nie było spadków FPS-ów. Anti-aliasing też chyba nie potrzeba, a zresztą dobra, nie będą. Także wysokie... generalnie jestem w stanie grać na maksymalnych teoretycznie, ale są wtedy ścinki, nie? No i w 2K to już tym bardziej. Ale generalnie we wrześniu czeka mnie zmiana karty graficznej. Więc wtedy już powinien tak już przestać oszczędzać na ustawieniach. Teoretycznie. Procesor mam dobry, ale znowu karta graficzna zaczyna nie wyrabiać. No i VRAM też boli. Troszeczkę delikatnie. Zwłaszcza odpaliłem sobie ostatnio jaką grę? No Rest for the Wicked. I tutaj VRAM jest zapchany cały. Tak samo Red Dead Redemption 2 też fajnie mi chodziła na wysokich, ale VRAM się zapychał i bolało po teksturach. Więc grajku tutaj. RTX 2060 jest oczywiście dobre pod granie w HD i na wysokie ustawienia, nie? To większość gier sobie odpalisz tam bez stresu. Przy dobrym procesorze jeszcze do tego. Natomiast już tak przyszłościowo, jeśli patrzysz, no to. No to jednak RTX 2060 super kupuj. Bądź właśnie 3060 lub wyższe, właśnie takie karty graficzne. Ogólnie póki co jestem zadowolony, ja tak czy siak będę zadowolony, bo przesiadam się z laptopa, który miał bardzo słabą kartę graficzną, niewiele lepszą od procesora, dosłownie miałem grafikę na procesorze i jak odpaliłem sobie grę na podstawie procesora samego, to tych FPS-ów było 5 mniej, więc równie dobrze tej karty graficznej mogłoby nie być, a wydajność byłaby taka sama. Okej, rozumiem, że tutaj mam skakać, chociaż nie wiem. Czuję się, będę się czuć zrobiony w ciule. Śmierć, okej, dobra. A zresztą mogę zobaczyć sobie. Dobra. Czyli tutaj skrótu nie ma. Dobra. To lecimy dalej. O Jezu, ty masz 3050. To jest taki memiczny na karta graficzna. Bo na żadnym stopniu nie jest dobra. A już na pewno jeśli chodzi o cenę. Współczuję tutaj. Intel 11 i 5 11 generacji. To ten sam co ja. Dokładnie to jest i5 600KF. Czyli to jest procesor, który nie ma... Który można overclocking mu robić. Ale nie jesteś w stanie... Znaczy nie jesteś w stanie na samym procesorze odpalić, bo on nie ma grafiki, nie? KF.
O Jezu, zaraz spadnę i się zabiję. Nie jest źle. Ciekawe, czy da się spiąć właśnie tutaj. Więc generalnie no... Masz fajny zestaw, tak do Elden Ringa wystarczy ci. Natomiast ja będę celować w 40-60, od znajomego sobie wezmę kartę graficzną, więc jest fajno. Jest i będzie bardziej oszczędna rzekomo. No i na trzy wentylatory to jej też powinna być w miarę cicha. A tak się rozgadałem, że się rozgadałem, ale no... Niestety deweloperom przeważnie się nie chce już optymalizować gier. Harpun spoczej komunii, to jest jakaś broń czy jakaś znajdźka? O, patrzcie, mamy zajście. O Jezu, boję się, kurwa, ja zginę tutaj, prawda? Nie tym razem. Jaka ładna miejscówka. Bardzo ładna miejscówka. Dzień dobry. Kolejny zestaw tych. Moja teoria okazała się prawdziwa. To jakaś zagadka, czy o co chodzi? Ładnie to wygląda, nie? Ta lokacja. Co tu się w ogóle będzie działo? O kurwa. O Jezu, spierdzielaj. Quest do Remembrance Bossa. Okej. Dobra. A coś jest? Nie. To jest za kotlinka, która nic nie wnosi. Tam musi coś być jeszcze, nie? Nic tu nie ma? Serio? Ja może ślepy jestem. Nic tu nie ma, dobra. Bestialsko zamortowo. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Jakie miśki? Ja żadnych miśków to nie widziałem. Okej. Teraz pytanko jest takie, gdzie ja mam kurde iść znowu? Raz, że się rozgadałem o kartach graficznych i procesorach. Dwa, że... się błąkam cały czas. Teraz pytanie. Czy tu jest jakiś prąd powietrza? Ja się w tym momencie cofam, nie? A nie. Tam nadal mnie nie było, dobra. Czyżby tutaj potwierdzę, znaczy pozdrowienie fortecy Sena? Było takie żałosne. Okej, myślałem, że to jest jakiś podobny gościu. Okej, potem mróz. Okej, ten... Co on robi? Skubaniec biega dookoła. O nie, paluszki. Oha. Zajebiście mnie pocieszyliście. Po chuja. Aha. Zaraz zginę. No właśnie. Dobra, biegniemy tutaj koniem. Mój laptop jest przez otwarty. O, przez uskreską, proszę pisać. Mój laptop naprawdę jest bardzo słaby, ale na mogłem na najniższych ustawieniach liczyć na rozdzielczości i też nie byłby nosić 60 FPS. Mój laptop to informatyka wcześniej zakończyłem. O Jezu, jaka lektura. Dobra, dobra, niech wam będzie. Nigdy nienawidziłem tych palców, jest. Nie, one są porąbane.
Dobra. Gdzie to jest? Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj muszę chyba jakoś zejść, nie? Tą ścieżką. Ty. Tam w ogóle jest kolejny Fire Giant. Okej. Okej, i tak oberwałem. Dobra, moi drodzy, olać to, biegniemy przed siebie, nie ma sensu. Nara. Kurde, bo to nic z tego nie będzie, jak najpierw taka będzie zapierdzielać, bo... Nawyk mam z Soulsów, że ja na piechotę muszę wszystko zwiedzać. To jest Elden Ring przecież. Jest dużo biegania, dużo wolnej przestrzeni. Modre wybrzeże, kolejna lokacja, ja pierdolę. Ruiny palców Ria. No dobra. Okej. Lajwik się kręci. Teraz pytanko. Czemu to jest tak dużo wolnej przestrzeni? To miało być bardziej skondensowane. Kurwa. Poważnie, nie? Dużo paluszków. Ale bym chciał takie chipsiki sobie zjeść, a nie kurde paluszki z kamienia. To wy chcecie, żebym sobie zęby wybił? Rozbił. Okej, trzymaj się. Do zobaczenia. Okej. What the fuck? Oh, fucking hell. Co? Co, przepraszam, co? Ja pierdolę. Ale ja się tego kompletnie nie spodziewałem, nie? Zobaczyłem światło, okej, spoko, aha, oberwałem, aha, fajnie, co dalej, kiedy będę mógł wstać, kiedy będę mógł zaatakować. A tam jest zachlała, normalnie, na surowo. Nawet mnie nie podpiekła, nie polała sosikiem żadnym. Bezguście totalne, kulinarne. Ja pierdolę, co to miało być? Ja się tego kompletnie nie spodziewałem, ale to chyba dobrze. Z drugiej strony bardzo smutne, że tak od razu zginąłem, nie? Jakby nawet nie miałem okazji się jakoś odwdzięczyć temu przeciwnikowi. To było smutne, nie w tym kierunku idę. O, widzisz. Czuję się pochwalony z tymi przyprawami. A raczej ich brakiem. Dobra. 100 tysięcy dusz, troszeczkę szkoda. Ja już boję się, że jak podejdę pod to samo światło, to znowu, kurde, padnę. Okej. Coś tam do mnie strzelają, widzę. Oni są tam gdzieś rozstawieni. Nie, oni mają tutaj jakiś atak specjalny chyba. Z tym czerwonym światłem. Ja muszę się po prostu dobrze wyrolować. Dobra, zobaczymy. On tam sobie gdzieś siedział, nie? Żeby kurde jaj nie było, że znowu mnie dopadnie. Oni są pochowani, nie? Niby pusty obszar. No, to był ten dupek. No serio? Aha. Bo miałem teraz zarąbistego farta, że mnie tak... Okej, czyli jak jestem na koniu, to próbują we mnie takimi zaklęciami strzelać. Dobrze wiedzieć. Okej, czyli biegniemy przed siebie i nie patrzymy się. Aha! Ja przez chwilę nie mogę się ruszyć normalnie. Aha! Nie mogę tego zrolować nawet, ty. Jaki opeczar. Tak z daleka mnie biją, nie? Jezu, już myślałem.
to jest zbyt OP, moi drodzy. Z drugiej strony Dark Soulsy takie są. No i co, ja mam sobie ten palc wsadzić? Pytanie gdzie? Nie wiem, o co chodzi. Co ja tu muszę zrobić? Ja muszę tutaj wykonać ten, to błogosławieństwo? Tak to wygląda, nie? To w ogóle się nadaje na walkę z bossem ten obszar, ale to swoją drogą. Już takie przeczucie gracza Dark Souls, ale z drugiej strony... Dupę wsadzić? Nie domyśliłem się, dziękuję. Dobra, tutaj też sobie pilnują bramę. Tupek. Może sobie tą lewą katanę ulepszyć jeszcze, wielką katanę, przepraszam. A, to jeszcze przyjdzie na to czas. Chociaż z drugiej strony, póki żyję, to wiecie. Czekajcie, tutaj się przycisnę, czy to jest po prostu takie do dupy? Tam jest druga strona medalu, nie? Komuś się uda przycisnąć. Zaczyna mnie ta lokacja troszeczkę męczyć. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie, bo nie wiem gdzie iść, chyba tutaj naokoło, co? Straszne błąkanie się po terenie, taki pusty obszar, troszeczkę straszny, nie? Dobra, i co dalej? Coś czuję, że zaraz będziemy czytać solucję. Okej. Okay. To możesz sobie... spierdzielać stąd. Okej, okay, gracze mnie tutaj prowadzą, widzę, dobra. Będziesz mnie gonić? Dobra. Musimy go załatwić, bo jakby ma tak znowu przyciągnąć. No nie wierzę w to. Dobra, teraz przeżyłem. Jakoś tak dziwnie poje wybijają te katane coś wcześniej, nie? Darwała łuska. Śledowca palca, ja pierdzielę ile rzeczy nowych. Tu nic nie ma już. To poch... Po co ja tutaj przyszedłem tak swoją drogą? Swoją drogą co mapkę pasowałoby zebrać w tym miejscu, nie? A to jestem strasznie daleko, to nie ma sensu, ale... Tam coś jest chyba jeszcze, nie? Znaczy napisałeś mi, że nic nie ma. Ja ci wierzę na tego, nie? To nie to, że nie. Ale z drugiej strony muszę zobaczyć, co tu się dzieje. To jest dookoła po prostu obszar, nie? Ale się namęczyli, kurde, taka duża lokacja po nic. Czyli co, ja muszę to błogosławieństwo użyć na środku. Więcej sensu tutaj nie widzę. Co piszą gracze? Kościół. Problem jest taki teraz, że ja nie korzystałem nigdy z tych czarów. Ile wzorów w ogóle mi zostało jeszcze z podstawki? Gdzie to jest? To są popioły. Są bronie. Jezu, ja kompletnie nie wiem jak się korzystało. Ja nigdy nie bawiłem się w te... w... smocze ataki i tak dalej. To są przedmioty. Co ja zrobiłem? Ja co chyba robicie? Nic? Ja pierdolę. Może tam przy tym ołtarzu muszę coś zrobić. Dlatego nie lubię robić pobocznych questów w Soulsach bez solucji, bo... Serce Bale, to nie. No i po błogosławieństwie muszę z nią pogadać teraz. Odzyskać ją. Okej, dobra. Ojej. Gdzie mam kurde iść do cholery jasnej?
Ruiny palców Freya, to nie będzie to. To nie ma związku żadnego. Jedynka jest w tym kierunku. Czy ja dobrze przeważnie szedłem, nie? Ale kurde, porąbana jest ta lokacja. Nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest sporo takiego pustego obszaru, poza tym, że ładnie to wszystko wygląda, ja nie mówię, że nie. Tutaj nic tu nie ma tak na dłuższą sprawę. To jest jakiś tunel, jakiś kanion, tam dalej coś jest, nie? Ale weź się tam dostań na drugą stronę, tam nie ma możliwości jakiejś większej. Chyba, że tutaj jakoś pokombinujemy. Dobra, jednak jest, super. Próbujmy odblokować sobie mapkę i może tam jednak będzie ten Bale. Tam zaszedłem na dół i nic nie było ukryte, grób czaru. Ja pierdzielę, kolejna lokacja. Nie ogarniam tego Elden Ringa. Jest fest sporo pustych obszarów. Z drugiej strony nie powinien narzekać, bo to jest poboczna niby lokacja. I ładnie wygląda mimo wszystko, nie? Patrzcie, jaki ładny teren, jaki obszar. Zwłaszcza tutaj, Jezu. Robi wrażenie. Co nie zmienia faktu, że... O nie. No nie rób się sobie jaj, From Software. Wiecie, o co chodzi, nie? Nie muszę nawet tego mówić. Ja się nie będę męczyć. Z bossem, z którym już walczyłem wielokrotnie. To był chyba jeden z najbardziej reskinowanych bossów na... Reskinowanych. Kopiowanych, wklejanych bossów na potęgę. Tu jest mapka, rozumiem. Modre wybrzeże, kolejna lokacja. Potem pochwalmy się w zapowiedziach, że tu jest masa lokacji. Nie wiem. Coś do mnie strzeliło. Zabije się tutaj, nie? Super. Południowe wybrzeże. Co to się kurde dzieje, powiedzcie mi, bo ja już nic nie czaję. Coś mnie atakuje. Tam u góry chyba. Oho. Super. Super. Dobra. Odłamek. Tu już nie mam dwóch, więc oleję ulepszenie. W sumie to jest dobry moment, żeby sobie pójść w cholerę,